Moi drodzy przyjaciele i znajomi, witam was. Dziękuję bardzo Bogu, że i dzisiaj z łaski Chrystusa spotkamy się w programie Odpowiedzi ze Słowa Bożego. Jest to program, w którym staramy się z łaski Chrystusowej odpowiedzieć na nadesłane przez was konkretne komentarze, opinie, pytania i przemyślenia oraz na wszystko, co was interesuje. Jeśli chcecie się z nami skontaktować, wysyłajcie mail na podany teraz na ekranie adres, a my z łaski Chrystusowej odpowiemy wam na wszystko na podstawie Słowa Bożego. Dzisiaj rozpoczniemy, próbując odpowiedzieć na pytanie naszego nieznanego przyjaciela, który pisze: mam pytanie dotyczące uświęcenia i czystości między parą małżeńską. Wydaje mi się, że w związku małżeńskim nie wszystko jest dozwolone, szczególnie jeśli chodzi o strefę intymną. Jak możemy oddzielić to, co jest dopuszczalne, od tego, co nieodpuszczalne? Gdzie jest ustawiona przez Boga granica? Tak, mój drogi przyjacielu, możemy rozpocząć od odczytania fragmentu z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, rozdział 4, werset 3, w którym Paweł pisze: taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. Ale bowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż, kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, którym nam też daje Ducha swego świętego. Apostoł Paweł mówi tu o nieczystych pragnieniach i namiętnościach, bo rzeczywiście często ludzkie życie bywa nimi miotane lub nawet kierowane. Ogólnie rzecz biorąc, pasja, czyli niepohamowana namiętność, jest grzeszną pożądliwością, która ostatecznie prowadzi do grzechu, niesprawiedliwości lub bezprawia, czy też kończy się uczynkiem ciała. Namiętność taka może stanowić tak silny impuls dla człowieka, że straci on osobistą samokontrolę, czyli to, co jako jeden z owoców Ducha Świętego nazwane jest wstrzemięźliwością. W ten sposób obumiera jeden z owoców Ducha Świętego i pasja, innymi słowy namiętność, która pierwotnie nie miała na celu doprowadzenia człowieka do trwałego grzechu lub do pragnienia grzechu, ostatecznie tym się kończy, kierując człowieka do rzeczy ziemskich, zniszczalnych, które według Słowa Bożego ulegną wstrząsowi. Tym samym człowiek oddala się od rzeczy niewzruszalnych, niebiańskich, wiecznych. Słowo Boże zatem jest w tej kwestii przejrzyste i konkretne i wyraża wolę Boga, który chce, byśmy nakłaniali swoją wolę do wpatrywania się w to, co mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. Nie patrzmy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, ale bowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I jeśli zajdzie potrzeba, byśmy przeszli przez chwilowe uciski i próby, musimy mieć świadomość, że albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. A więc Bóg chce, by człowiek zawsze wypatrywał rzeczywistości niewidzialnej, wiecznej, niebiańskiej i rzeczy niewzruszalnych. Jednak czasami, jak już powiedziałem, silne pragnienia i pożądliwości mogą rozbudzić w człowieku tak nieopanowaną namiętność, że ostatecznie doprowadzi go ona do grzechu, bezprawia, niesprawiedliwości wobec Boga i uczynków ciała, a tym samym oddali człowieka chrześcijanina, bo przecież o takim cały czas mówimy, od wstrzemięźliwości, która jest niezbędną cechą męża Bożego czy Bożej niewiasty. Dodatkowo te niepożądane namiętności pojawiające się w życiu człowieka mogą sprowadzić na niego gniew Boży, o którym Słowo Boże pisze. Ale bowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi,
którzy przez nieprawość tłumią prawdę, ponieważ to, co Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. W ten sposób doszliśmy, drogi przyjacielu, do dokładnej odpowiedzi na Twoje pytanie. Zakazane w prawnym stosunku małżeńskim, a więc również w cielesnym, seksualnym, są wszystkie złe, nieczyste namiętności, o czym możemy przeczytać w innym miejscu w Biblii, jako o wyuzdaniu, perwersji, rozpasaniu czy nieczystości. Tak samo radzi apostoł Piotr i chciałbym, żebyśmy to przeczytali z jego listu, z rozdziału drugiego, drugi list świętego Piotra, 9 werset. Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachowywać na dzień sądu celem ukarania, szczególnie zaś tych, którzy oddają się niecnym pożądliwościom cielesnym. To więc, co jest kategorycznie zakazane w związku małżeńskim przez Słowo Boże, to nieczysta pożądliwość, niepohamowana namiętność i karygodna żądza, nadużycia seksualne, wyuzdanie, rozpusta, a więc wszystko to, co jest przeciwne naturze, jak to o tym czytamy w liście apostoła Pawła do Rzymian, kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze i odwrotnie. Kiedy mówimy przeciwne naturze, nienaturalne, to każdy z nas rozumie przez własną logikę i umiejętność oceny, o co chodzi, czym to jest i razem ze swoim współmałżonkiem musi zdecydować, gdzie ustawić granicę. Słowo Boże ostrzega nas w słowach, bo to nawet wstyd mówić. Dlatego rozumiemy wszyscy, o co chodzi, nie będziemy się nad tym rozwodzić w szczegółach. Oprócz związku przeciwnego naturze nie powinna mieć też miejsca żadna relacja wykraczająca poza właściwe granice i osiągająca poziom natężenie pasji sromotnych namiętności. Poprawny związek dwojga ludzi powinien mieć taką naturę, która nie zakłóca obcowania z rzeczywistością wieczną i nie przesłania rzeczy niebiańskich. Niewątpliwie związek cielesny i seksualność człowieka są wielkim Bożym błogosławieństwem. I tak Bóg, który stworzył Adama i Ewę, wypowiedział do nich takie słowa zawierające błogosławieństwa: rozradzajcie się i rozmnażajcie się. Chciałbym tu podkreślić, że mówiąc o relacjach cielesnych między małżonkami, mam na myśli to, że niekoniecznie muszą one prowadzić do prokreacji, do rodzenia dzieci. Wręcz przeciwnie, mimo że pojawienie się dzieci jest bardzo ważnym celem, to od kompetencji i całkowicie wolnej woli ludzi Bożych zależy planowanie ilości potomstwa. Apostoł Paweł pisze w pierwszym liście do Koryntian coś, co jest bardzo ważne w 7 rozdziale. A teraz, o czym pisaliście, dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo przetrzeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąci od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. Tak więc Bóg stworzył idealny związek, inaczej instytucję małżeństwa,
w którym ludzie mogą doznawać przyjemności i cieszyć się wszelkim błogosławieństwem Bożym, niebiańskim i duchowym, ale także ziemskim i cielesnym. W dodatku przykazanie Boże zachęca, by nie stronić od współżycia ze sobą, czyli żeby nie ignorować wzajemnych potrzeb. Przeciwnie, Słowo Boże stwierdza, że to mąż rozporządza ciałem żony, zaś ciało męża pozostaje do dyspozycji żony. A więc Bóg, znając potrzeby ludzkiego ciała, zabezpieczył ich zaspokojenie we wspaniałym związku, jakim jest rodzina, we wzajemnej relacji dwóch osób, które poprzez akt małżeński zawarty przed obliczem Boga stają się jednym ciałem. A to wszystko ma na celu zabezpieczenie człowieka przed atakami i pokusami diabła, które kierują na ludzi swe ogniste strzały, bazując na ich cielesnych pragnieniach. Tak więc, mój drogi przyjacielu, człowiek w Jezusie Chrystusie jest całkowicie wolny, by cieszyć się każdym zmysłowym dotykiem swojej własnej żony i zaspokojeniem swojego pragnienia, tak samo żona względem męża. Ale zawsze musi się to odbywać absolutnie czystej duchowej więzi, jaką każde z nich z osobna i oboje razem mają z Jezusem Chrystusem, swoim Panem i Bogiem. Zawsze powinniśmy mieć na uwadze, aby nie utracić błogosławionej radości, którą Bóg obdarza chrześcijanina poprzez małżeństwo. Tylko poprzez małżeństwo, aby Boży człowiek nie odszedł od czystości i nie popadł w rozpustę, wyuzdanie czy obcowanie przeciwne naturze. To jest wola Boga, dobra, miła i doskonała. I tak pragnie widzieć Bóg nasze z Nim chodzenie, bez zawracania do starego postępowania, które było właściwe naszemu życiu przed przyjęciem do Niego Chrystusa. Wtedy bowiem byliśmy nieczyści poprzez nierząd, wszeteczeństwo, cudzołóstwo, nieczystość, chciwość i wszystkie inne uczynki ciała. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów, mówi Słowo Boże. I też, a nie zasmałcajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Podsumowując, chcę podkreślić, że Bóg dał mężczyźnie i kobiecie możliwość zawarcia cielesnego związku zwanego małżeństwem po to, by człowiek Boży w całkowitej wolności, jaką się cieszy, w pełni błogosławieństwa, rozradzał się i rozmnażał, ale też był chroniony przed zasadzkami złego, który za wszelką cenę próbuje wciągnąć go w grzech do nierządu, wszeteczeństwa, cudzołóstwa i perwersji seksualnych. Musimy zatem zachować wielką ostrożność, by nie przekroczyć granic uświęcenia i nie dać się pociągnąć do uczestnictwa w rzeczach przeciwnym naturze, zanieczyszczając się, czyli biorąc udział w wyuzdaniu, a szczególnie by ten aspekt naszego życia nie stał się sam w sobie celem i nie odwrócił naszego wzroku od rzeczywistości niebiańskiej i wiecznej ku sprawom przyziemnym. A teraz, drodzy przyjaciele, będziemy kontynuować odpowiadając na kolejne pytanie przesłane przez pana Jotisa z ateńskiej dzielnicy Marusi i brzmi on następująco. Każdy nowonarodzony chrześcijanin ma przynajmniej jeden dar, charyzmat. Jeśli go posiada, jak może się zorientować, jaki to charyzmat? Tak, drogi pana Joty, to prawda, że gdy ludzie wzywają imienia Chrystusa, Bóg przychodzi i rodzi ich na nowo przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa do nadziei życia wiecznego i do dziedzictwa niezniszczalnego, zachowanego przez Boga w niebie. Człowiek staje się nowym stworzeniem. Jego serce zmienia się z twardego na miękkie i delikatne. Pyszny, dumny i agorancki duch ludzki staje się pokorny, uniżony i skruszony, a pożądliwości ciała zostają poddane kontroli,
ponieważ pierwszą rzeczą, jaką czyni Bóg w życiu człowieka po jego przemianie, jest obdarowanie go owocami Ducha Świętego, czyli miłością, radością, pokojem, cierpliwością, uczciwością, dobrocią, wiarą, łagodnością i wstrzemięźliwością. Natychmiast pod tym Słowo Boże zachęca człowieka, by ochrzcił się w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, i wtedy, zgodnie z obietnicą Ojca, przychodzi Duch Święty z darem. Ta obietnica dotyczyła wszystkich ludzi wtedy w dniach pierwszego apostolskiego kościoła, ale i wszystkich, którzy uwierzą i zostaną powołani przez Pana Boga. Przez chrzest i napełnienie człowieka Duchem Świętym Bóg może teraz negocjować z nim na poziomie osobistym, dając mu dary Ducha Świętego. Te dary Ducha Świętego są dawane dla budowy, namowy i pocieszenia Kościoła. Przed pójściem dalej do darów Ducha Świętego, o których zaraz będziemy mówić, chciałbym przeczytać to, co jest zapisane w pierwszym liście do Koryntian. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A więc każdy człowiek, który został ochrzczony Duchem Świętym, zmienił się i narodził na nowo, a następnie zmienił swoje życie, wkracza do wspólnoty charyzmatycznego Kościoła. Wstępuje do życia duchownego, w którym Bóg działa poprzez dary Ducha Świętego obecnie w tym człowieku i za jego pośrednictwem, tak jak to zostało zapisane w 4 wersecie, a różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Jest więc 9 darów duchowych, które daje Bóg, by budować Kościół, a nawet jeszcze więcej wyjaśnia na ten temat apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 4 rozdział, 10 werset. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Oznacza to, że człowiek, który otrzymał od Boga dary, musi nimi usługiwać innym w ich chodzeniu w wierze. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, rozdział 4, werset 12, pisze do swego młodszego brata duchowego. 12 werset, 4 rozdział jest napisane: niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. I w 14 wersecie mówi: nie zaniedbuj daru łaski, który masz, nie zaniedbuj daru, który ci został dany i który ci został dany, abyś służył i abyś posługiwał poprzez dar świętym Kościoła. Tak więc, drogi przyjacielu Pana Jotysie z Maruszy, możemy powiedzieć, że Bóg przez Ducha Świętego rozdaje różne dary, charyzmaty różnym ludziom, ale tylko tym, których po pierwsze narodził na nowo przez przyjęcie i zaakceptowanie Chrystusa i przez to wezwali oni Jego imienia, a po drugie uczynili wszelką sprawiedliwość Bożą, to znaczy dali się ochrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów według przykazania Pańskiego i wreszcie za darmo przyjęli obietnicę Ducha Świętego, którą dał Bóg wszystkim ludziom, szczególnie tym, którzy wierzą, że Chrystus chrzci Duchem Świętym i ogniem i którzy są posłuszni Słowu Bożemu,
oraz wzywają mocy Ducha Świętego w swoim życiu. Gdy więc przychodzi Pocieszyciel, Duch Prawdy, rozdaje dary wszystkim ludziom i każdy człowiek otrzymuje konkretny charyzmat. Ale poza darami duchowymi, każdy nowonarodzony człowiek, a także inni ludzie, nawet przed nowonarodzeniem, mają jakieś talenty, zwane darami naturalnymi. Oznacza to, że każdy człowiek jest w jakiś sposób obdarowany wyjątkowym uzdolnieniem. Te właśnie uzdolnienia, talenty, które możemy określić mianem darów naturalnych, a które posiada człowiek przed swoim nowonarodzeniem wraz ze zmianą dokonaną przez Boga w życiu jego, człowieka stają się przydatne i zaczynają służyć w dziele Bożym. Wszelki datek dobry, mówi Słowo Boże, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości, jest napisane w Słowie Bożym. Zatem wszystkie talenty, uzdolnienia, obdarowania, czyli dary naturalne, Boży człowiek oddaje na służbę w dziele Boga. Ktoś może mieć piękny głos i będzie śpiewać pieśni chrześcijańskie, ktoś inny jest zdolnym malarzem i tworzy obrazy ilustrujące Ewangelię i Słowo Boże. Jeszcze ktoś inny może być bardzo mądry i pracować jako zdolny adwokat czy lekarz i oni również mogą wykorzystywać w pracy swe dary otrzymane od Boga ku Jego chwale. Czyli mówiąc ogólnie, jakikolwiek dar naturalny zostanie udzielony człowiekowi, powinien być wykorzystany przez niego na chwałę Boga Ojca i na chwałę Chrystusa, tak aby Jezus Chrystus został uwielbiony przez życie tego człowieka. Tak więc każdy człowiek ma dary naturalne, uzdolnienia i talenty, dary, charyzmaty duchowe. Człowiek na nowo narodzony od początku swojego życia posiada dary naturalne, ale kiedy jego życie zmienia się, wykorzystane one zostaną na chwałę Bożą. Dar, charyzmat duchowy zostaje przekazany przez Boga. Może nim być słowo mądrości, aby głosić, słowo poznania, wiedzy, aby nauczać, wiara, aby przez nią działać na chwałę Bożą, dar uzdrawiania, aby uzdrawiać chorych w imieniu Chrystusa, proroctwo, które według Słowa Bożego jest dawane do, tak jak mówi Słowo Boże, budowania, zachęty, pocieszania. I apostoł Paweł zachęca, mówiąc, a pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. I kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, zbór buduje. Również inny dar rozróżniania duchów może być uznany za jeden z najważniejszych przez niego, bowiem człowiek sługa, inaczej diakon Boży, rozpoznać może duchy obecne w człowieku, który przybliża się do Boga. W końcu jest dar różnych rodzajów języków, który daje jakby podstawę do kolejnego daru w Kościele, mianowicie do daru wykładania języków, czyli jeden człowiek mówi językami, a ktoś inny to interpretuje i przez obie te osoby działa Duch Święty. A teraz, drogi przyjacielu pana Joty, co do twojego głównego pytania dotyczącego rozpoznania, czy posiadany przez ciebie dar charyzmat jest naturalny czy duchowy? Odpowiedź jest jedna i prosta. Robili, co mogli. Aby to zrozumieć, spójrz, co Bóg uczynił w twoim życiu i co uczyni za twoim pośrednictwem w życiu innych, jest, co możesz zrobić. Co potrafisz robić, po pierwsze. Po drugie, co daje mu radość, jak robi to. I po trzecie, musi to dawać Boży wynik. Owoc zgodny ze Słowem Bożym, pożyteczny w dziele Boga i w życiu charyzmatycznego Kościoła. Możesz więc przekonać się o swoim darze w ten bardzo prosty sposób,
ale niezwykle ważne jest, abyś miał radość w Panu, ponieważ Boży człowiek według Słowa Bożego musi być zawsze radosny i pełen wdzięczności, bo radość w Panu jest Jego mocą. I na koniec, bardzo istotny jest owoc Twojego działania. Życie chrześcijanina, podobnie jak jakość drzewa, ocenia się po owocach. To, które wydaje owoce dobre, jest drzewem pożytecznym. Zatem te trzy wyżej opisane cechy są tym, co pomaga każdemu człowiekowi zrozumieć, co otrzymał od Boga, tak, aby mógł to wykorzystać i pracować z tym w Kościele lub w dziele Bożym. Musimy jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną niezwykle ważną rzecz, mianowicie na łaskę daną przez Boga człowiekowi. Nie ma ona wiele wspólnego z charyzmatem, darem, chociaż ma wielkie znaczenie dla Bożego dzieła i służby człowieka wierzącego w Kościele. Apostoł Paweł zawsze, gdy coś dobrego zdarzyło się w jego życiu lub przez jego służbę stawało się w Kościele, mówił: nie ja, ale łaska Boża, która mieszka we mnie. W swoim liście do Efezjan, w 3 rozdziale i w 8 wersecie, Paweł pisze wyraźnie: mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, czyli otrzymał to szczególne Boże wyróżnienie, aby mógł radować się, jak to wykonuje, ale i też, aby miał owoc, aby mógł głosić wśród narodów z radością niezgłębione bogactwo Chrystusa. Dlatego zwany jest apostołem narodów, a jednocześnie nauczycielem i kaznodzieją narodów i krajów, bo jemu pierwszemu dana była ta łaska, dzięki której mógł opowiadać o Jezusie Chrystusie między wszystkimi narodami, a nie w Izraelu, bo łaska, poprzez którą Ewangelię usłyszeli Izraelici, działała w apostole Piotrze, który do plemion izraelskich kierował swe listy, podobnie jak apostoł Jakub, zwracający się ze swą nauką do ludu wybranego izraelskiego. Natomiast apostoł Paweł świadomie przyjął, że Bóg obdarzył go swą łaską ku zwiastowaniu niezgłębionego bogactwa Chrystusa wśród innych narodów. Również jemu darowana została łaska oświecania wszystkich ludzi, czym jest bogactwo tajemnicy ukrytej od wieków przez Boga, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa. A ponieważ apostoł Paweł był Żydem spośród Żydów i w dodatku faryzeuszem, wychowanym u stóp Gamalilea, znał doskonale zakon i był jego żarliwym wykonawcą, było mu bardzo łatwo, dzięki wiedzy, którą zdobył do 38 roku życia, czyli do spotkania z Chrystusem, ale i dzięki objawieniu udzielonemu mu przez Pana Jezusa Chrystusa o tajemnicy ukrytej od wieków, o tajemnicy Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, o tajemnicy Bożej, w której poprzez Jezusa Chrystusa łączy wszystko, co niebiańskie, z tym, co ziemskie. I ten człowiek, znając prawo mojżeszowe i naukę w ludzie izraelskim, ale i Nowy Testament, który mu objawił Jezus Chrystus, on ma tę łaskę, o której doskonale wie, że mu została dana, aby oświecił wszystkich ludzi o tajemnicy ukrytej od wieków przez Boga, który wszystko stworzył przez Jezusa Chrystusa, mianowicie, by przez Kościół, jak sam mówi, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Tak więc apostoł Paweł ma dar charyzmat Ducha Świętego, ale ma też łaskę Bożą, ma służbę, ma i usługiwanie. Posługi również są dawane przez Chrystusa.
jak to jest napisane, a różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, i różne są posługi, lecz Pan ten sam. Czyli więc człowiek Boży, który narodził się na nowo i został ochrzczony w Duchu Świętym i ogniu, może otrzymać od Boga poprzez Jezusa Chrystusa uzdolnienie do posługiwania jako apostoł, prorok, nauczyciel, ewangelista czy pasterz, aby pracował z mocą Bożą, a nie o własnej mocy, bo moc i zdolność nasza jest z Boga, jak mówi apostoł Paweł. I w ten sposób człowiek taki pracuje w dziele Bożym, w Kościele i poza nim. Duch Święty może też obdarować człowieka darem, charyzmatem, jak czytaliśmy u apostoła Piotra, by każdy oddzielnie służył darem, jaki przyjął, jako dobry szafarz rozlicznej łaski Bożej. Podsumowując, możemy powiedzieć, że na nowonarodzony człowiek posiada naturalne dary, które wykorzystuje, usługując w dziele Ewangelii i w służbie Bożej, a wówczas Bóg błogosławi go i daje mu w tym wzrost. Człowiek ochrzczony w Duchu Świętym ma dodatkowo dar duchowy, charyzmat, który używa w służbie Ewangelii Chrystusowej oraz w służbie braciom i siostrom. Może też otrzymać od Chrystusa powołanie do posługiwania według tego, co będzie czynił, czy to jako apostoł, czy prorok, czy nauczyciel, ewangelista, czy pastor. I na koniec odpowiedź na to, skąd mam wiedzieć, powtarzam jeszcze raz, to co możesz zrobić, to dokładnie i ostrożnie oceń, czy Chrystus nie objawia ci przypadkiem, że przekazuje ci jakąś służbę, czy dar charyzmat. To, co z powodzeniem robisz, jest od Boga. Zdolność i moc, by robić coś w imieniu Chrystusa i dla dzieła Bożego, są od Boga. Zwróć uwagę, czy sprawia ci to radość i zadowolenie, ponieważ apostoł Paweł mówi, radujcie się w Panu, zawsze powtarzam, radujcie się. Jeśli masz gorliwość i otwartość w sercu, jeśli satysfakcjonuje cię twoja działalność w tym darze, charyzmacie, to jest od Boga. I na koniec, po owocach zrodzonych z twojego działania, będziesz mógł poznać i ocenić, czy to rzeczywiście jest dar naturalny, czy duchowy, czy może służba darowana ci przez Boga dla usługiwania braciom, siostrom, Kościołowi i Ewangelii Jezusa Chrystusa. W tym miejscu, moi drodzy przyjaciele i znajomi, zakończymy dzisiaj nasz program. Nasz czas upłynął. W następnym programie spotkamy się, by znów wspólnie zastanawiać się nad pytaniami, które nadeślecie na widoczny na ekran adres. Zachęcamy Was i nawet prosimy Was, piszcie do naszego programu odpowiedzi ze Słowa Bożego. Z łaski Chrystusowej będziemy odpowiadać na nadesłane przez Was pytania w porządku chronologicznym, czyli w takiej kolejności, w jakiej do nas dotrą. Życzymy Wam obfitego Bożego błogosławieństwa zawsze i we wszystkim w imieniu naszego Chrystusa. Amen.